Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Puchar w Poworzeniu, którego organizatorem jest Jeździecki Klub Sportowy Jagodne, rozgrywany jest już po raz trzeci. W poprzednim sezonie wzięły w nim udział łącznie 64 zaprzęgi. W widowiskowej rywalizacji brali udział zarówno debiutanci, jak i doświadczeni zawodnicy. Wśród nich medaliści Mistrzostw Polski. Jednym z uczestników był wicemistrz świata sprzed 4 lat w Poworzeniu zaprzęgami jednokonnymi Bartłomiej Kwiatek. Startujący rywalizowali w konkursie ujeżdżenia oraz w próbie zręczności powożenia. W tym pierwszym mniej doświadczeni zawodnicy mieli okazję zdobyć brązową odznakę powożenia Polskiego Związku Jeździeckiego. W poszczególnych klasach najlepsi okazali się w zaprzęgach jednokonnych Weronika i Leszek Piotrowscy oraz Sebastian Bogacz i Magdalena Jankowska, a w dwukonnych Marek Morawiec i Kinga Mazurek oraz Marcin Kilańczyk i Magdalena Jankowska. Sobotnio-niedzielny półfinał Pucharu był przedsmakiem emocji, jakie czekają widzów i uczestników 16 listopada na Partynicach. W tych dniach rozegrane zostaną zawody finałowe całego cyklu. Organizatorzy obiecują przedświąteczny klimat i sporo atrakcji dla publiczności. Każdy będzie mógł m.in. sprawdzić się w roli powożącego zaprzęgiem. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl